Skorzystałem z zaproszenia od Krzyśka Stanowskiego i odwiedziłem go w tymczasowej siedzibie startującego niebawem kanału Zero. Poza oczywistym tematem, czyli naszymi pozwami od Natalii Janoszek, obgadaliśmy kilka o wiele ciekawszych spraw dotyczących samego kanału. Widząc na żywo, ile pasji i ambicji wkłada w ten projekt tworząca go ekipa, jestem pewien, że będzie to największa YouTube'owa bomba tego roku. Już sam długo wyczekiwany pierwszy odcinek nowej wersji dziennikarskiego Zera, który serwisy plotkarskie na wieść o tym, że będzie on dotyczył Caroline Derpiński, w swoich krótkowzrocznych przewidywaniach opisują jako kolejną historię pokroju Janoszkowej, tak naprawdę będzie takim trzęsieniem ziemi, że wiele osób autentycznie wyskoczy z butów. A to nie koniec, bo drugi odcinek tej serii zapowiada się równie grubo. Brzydzę się ludźmi, którzy dla własnych korzyści zdradzają informacje powierzone im w zaufaniu, więc pewnie zrozumiecie, że jakiekolwiek znane mi szczegóły zachowam dla siebie. Z mojej strony pozdro dla bossa, wiadomo, oraz dla osób, które równie mocno zaskoczyły mnie poziomem gościnności, luzu i otwartości. Przemka, Emilii i Adama. A żeby filmik, który właśnie oglądacie, był na tyle długi, bym mógł zarobić na nim gruby hajs z YouTube'a, podrzucę wam jeszcze moje wielkie odkrycie z tego samego dnia. Okazało się, że nie tylko poziom naszych reprezentantów zamarzł na amen. Ich stadion też.